Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku Zasady gry Star Wars Gra Karciana. Zapraszam do oglądania. I give a fuck! Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, przedstawię Wam, skrócę Wam zasady gry Star Wars Gra Karciana. Jest to gra, którą dostałem do zrecenzowania od sklepu aleplanszówki.pl, za co bardzo dziękuję. Jest to oczywiście filmik towarzyszący poprzedniemu filmowi, gdzie przedstawiłem Wam swoją opinię na temat tej gry. Ten filmik możecie zobaczyć tu. Kliknijcie w notyfikację, ten link Was przeniesie do filmu z recenzją. Tutaj natomiast zasady. Przede wszystkim, moim zdaniem dacie radę. Po pierwsze, mój filmik Wam na pewno pomoże i też nie chcę sobie odbierać widowni, ale instrukcja, tak jak mówiłem w recenzji, głupko odporna, na pewno sobie z nią poradzicie. Dodatkowo Galacta na swojej stronie, link w opisie, udostępniła filmiki z przykładowymi turami. Jest to bardzo fajnie nakręcone, opowiedziane, szybko, sprawnie, ładnie, więc zaufajcie mi, możecie sobie sami poradzić, ale w razie czego służę pomocą. Zacznijmy tradycyjnie od zawartości pudełka, jak to na karciankę przystało. Mamy całą masę kart, one są różnego rodzaju. Nie chcę się tutaj teraz wszystkiego szczegółowo omawiać, bo to by za długo zajęło. Natomiast chcę wam, jest to jasno opisane w instrukcji, więc chcę wam to tak w miarę przybliżyć. Są one podzielone na główny taki podział, to jest to, mamy takie poziome karty, karty celów. No i pozostałe karty tworzą naszą taką talię dowództwa, o tym dokładnie za chwilę. No i mamy jedną kartę stronnictwa. Całą rozgrywkę ja wszystko będę tutaj opowiadał na przykładzie dwóch talii. W zestawie podstawowym macie cztery. My graliśmy dwiema taliami, talią Sithów i talią Jedi, jak żeby inaczej. Tak, to by było na tyle. Jest taki podział w tej grze, że jedna karta celu ma swoje tam odpowiednie 5 kart. Ja tego w to się nie chcę, tutaj nie chcę się w to zagłębiać, bo de facto do samej gry to za dużo nie wnosi, ponieważ wszystkie karty celów tasujecie i macie jedną talię celów i macie jedną talię kart dowództwa. Te wszystkie karty razem połączone ją tworzą. Więc tutaj specjalnej filozofii nie ma. Oprócz karty celów, kart dowództwa mamy takie 6 kart mocy, po 3 dla ciemnej strony mocy i po 3 dla jasnej strony mocy. Dodatkowo mamy takie małe żetony skupienia, żetony obrażeń, jeden o wartości 3, jeden o wartości 1, znaczy kilkanaście tych żetonów jest, ale o wartości 3 i 1. Jeden żeton równowagi mocy jest dwustronny, tutaj mamy przewagę, równowagę przechyloną na jasną stronę mocy, tutaj mamy równowagę przechyloną na ciemną stronę mocy. Mamy gwiazdę śmierci, którą tutaj się tak fajnie obraca i sygnalizuje, jak blisko do zwycięstwa ciemnej strony mocy jesteśmy. Oprócz tego mamy też takie żetony osłon. To tyle jeśli chodzi o zawartość. Teraz przechodzimy do rozstawienia. Przede wszystkim wybieracie między sobą, dogadujecie się, którą stronę mocy, który gracz gra. Od razu możecie sobie wziąć wasze 3 karty. Tutaj na tym przykładzie ja biorę sobie jasną. 3 karty mocy. Odkładacie je sobie w wyraźnym, dostępnym, widocznym, dostępnym dla Was miejscu. Następnie bierzecie karty celów, karty dowództwa i kartę stronnictwa. Karty stronnictwa również kładziecie w jednym wyraźnym miejscu. Karty dowództwa i karty celów tasujecie, tworząc z nich 2 stosy. Jedna karta mi spadła, przepraszam. Przepraszam, karto. W ten sposób macie 2 takie talie. Gwiazdę śmierci tutaj ustawiacie ją na 0. Kładziecie ją obok, na polu gry. Obok niej możecie sobie położyć żeton równowagi. I co jest ważne, na samym początku równowaga jest przechylona na jasną stronę mocy. Możecie sobie go położyć tutaj pod gwiazdą. Teraz tak, wszystkie żetony, skupienia, obrażeń, osłony kładziecie obok pola gry w dostępnym dla obu graczy miejscu. I teraz tak, bierzecie talię kart celów, jeszcze raz możecie sobie ją potasować, dobierzecie 4 zwierzchu. Z tych 4, patrzycie na nie w tajemnicy, wybieracie sobie 3, które będą jakby waszymi kartami celów w tej grze. Czwartą, której nie chcecie użyć, kładziecie na spód talii. Pozostałe 3 kładziecie jedną obok drugiej, zakryte, za chwilę je dopiero odsłonicie.
Teraz tak, z waszej talii dowództwa dobieracie waszą pierwszą rękę. Dobieracie zgodnie z rezerwą. Na karcie stronnictwa jest taka wasza napisana początkowa rezerwa. No i przeważnie jest to 6. Więc dobieracie waszą pierwszą rękę z talii, z wierzchu talii dowództwa. Dobieracie sobie 6 kart. O co generalnie w grze będzie chodziło? Będzie chodziło o to, że każdy gracz będzie chciał wygrać, zagrywając karty, przeprowadzając ataki. I wszystko to będzie sprowadziło do tego, u każdego gracza warunek wygrany jest inny, o tym na samym końcu. Ale tak to będzie mniej więcej wyglądało. Teraz tak, jak gra jest podzielona? Gra jest podzielona na tury. Każdy gracz po kolei wykonuje swoją turę. I tura jest podzielona na 6 faz. Teraz tak, nie jest tak, że najpierw jeden gracz wykonuje pierwszą fazę, potem drugi gracz wykonuje pierwszą fazę. Nie. Jak jest tura danego gracza, to ten gracz wykonuje wszystkie 6 faz, dopiero jest tura kolejnego gracza. Nie martwcie się, wiem, że to brzmi tak, jakbyś miał, mój Boże, będę siedział i czekał. Nie. Pierwsze kilka faz trwają dosłownie kilka sekund, kilkanaście sekund może. Potem przychodzi do fazy konfliktu, w którą drugi gracz jest absolutnie przecież zaangażowany. No i potem jest ostatnia faza, też bardzo krótka, no i potem od razu ten. Więc nie martwcie się, downtime'u nie ma prawie żadnego, poza tym bardzo was interesuje to, co drugi gracz robi podczas swojej tury, więc bacznie to obserwujecie i od razu kombinujecie, jakby będziecie chcieli na to zareagować w swojej turze. Więc tym się nie martwcie, że to trwa nie wiadomo ile czasu. Kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, to jest to, że się w instrukcji spotkacie z takimi słowami jak wyczerpany, przygotowany, skupiony itd. itd. Tutaj chcę szybko powiedzieć, o co chodzi. Mianowicie tutaj głównie chodzi o te żetony skupienia. W różnych okolicznościach podczas gry będziecie musieli swoje jednostki skupić, jeżeli będziecie chcieli nimi zagrać. Oznacza to, że będziecie musieli na nich położyć żeton skupienia. I co to oznacza? To oznacza to, że jeżeli karta jest w grze, czyli jest wyłożona, jest na stole i nie ma na niej żetonu skupienia, ona jest przygotowana, można nią grać, można nią wykonywać różne czynności, różne akcje. Natomiast jeżeli chcecie, żeby daną akcję wykonać, daną rzecz zrobić, to musicie ją najpierw skupić, czyli położyć na niej żeton skupienia. Wówczas jak na karcie jest położony żeton skupienia, nie możecie nic z tą kartą zrobić. Ta karta musi poczekać, aż będzie faza odpoczynku, w której ten żeton sobie z tej karty zdejmiecie. Ale dopóki na niej się znajduje żeton skupienia, jest jakby nieaktywna. Uwaga, rozpoczynamy grę. I teraz tak, pierwszą turę rozgrywa gracz ciemnej strony mocy. To jest ważna informacja. Gracz ciemnej strony mocy zagrywa i przeprowadzi, czyli przechodzi przez wszystkie swoje fazy. Teraz wszystkie fazy wam streszczę, no i będę przy okazji mówił, co w danej fazie robi gracz ciemnej strony mocy, co robi gracz jasnej strony mocy. Pierwszą fazą jest faza równowagi. Teraz tak, jeżeli graczem aktywnym jest gracz ciemnej strony mocy, to on bierze gwiazdę śmierci i przesuwa w przód o jedno pole. Czy ma jakąś dodatkową akcję? Tutaj oczywiście. Jeżeli tylko pod warunkiem, że żeton równowagi mocy jest zwrócony ciemną stroną mocą do góry. Wówczas, to jest zresztą tutaj narysowane, może przesunąć gwiazdę śmierci o jedno dodatkowe pole. To wszystko. Gracz jasnej strony mocy natomiast w fazie równowagi generalnie nic nie robi, chyba że żeton równowagi jest zwrócony jasną stroną mocą do góry. Wówczas, tak jak jest tutaj narysowane, może zadać jedno obrażenie dowolnej karcie celu przeciwnika. Kolejna faza. Faza odpoczynku. Ona wygląda identycznie dla obu stron. Przede wszystkim zdejmujemy ze wszystkich kart, na których się jakieś żetony znajdują, zdejmujemy żetony. Mogą to być żetony osłon, żetony skupienia, ale no po jednej sztuce, co jest ważne, po jednej sztuce, jeżeli na jakiejś karcie znajdują się na przykład 3 żetony skupienia, możemy zdjąć tylko jeden z nich. Ale to tak naprawdę wszystko. Zdejmujemy żetony. Drugą rzeczą, którą robimy w fazie odpoczynku, jest to, że jeżeli w wyniku działań poprzedniej tury liczba celów w grze spadnie z 3 na przykład do 2, to uzupełniamy o jeden cel z wierzchu talii celów. Czyli jak zostały nam 2, bierzemy z wierzchu talii, kładziemy z powrotem 3, tak żeby mieć 3. Kolejną fazą jest faza dobierania kart. Ponownie patrzymy na to, jaką mamy początkową rezerwę 6. I musimy się upewnić, że na ręce będziemy mieli po tej fazie 6 kart. Może się tak zdarzyć, że niektóre efekty różnych kart zwiększają naszą rezerwę. No ale myśmy tak akurat mieli w którejś rozgrywce. No ale to będziecie o tym pamiętać. Czytajcie te opisy kart, to będziecie to dokładnie wiedzieć. I teraz tak.
Jeżeli po poprzedniej turze na przykład zostały mi 4 karty na ręce, no to dobieram wiadomo z talii 2. Jest tutaj jeszcze w tej fazie jedna możliwość, mianowicie odrzucacie jedną kartę, bo wam się nie podoba, bo chcecie liczyć na coś lepszego. Odrzucacie jedną kartę i dobieracie z talii dowództwa. Tak, żeby na koniec tej fazy mieć tyle, ile wynosi wasza rezerwa, najczęściej 6. Kolejna faza. Jest to faza wystawiania. Co to znaczy? Oznacza to, że możecie wziąć karty z ręki i je zagrać na stół. W jaki sposób zagrywamy karty na stół? Otóż każda karta ma w lewym górnym rogu koszt zagrania. W jaki sposób ten koszt mamy opłacić? Otóż w taki, że karta stronnictwa i karty celów mają również tutaj taki symbol surowców razem z liczbą. Czyli tyle ta liczba wskazuje, ile surowców ta karta produkuje. I z tego właśnie, również są niektóre karty w grze, które możecie zagrać, wystawić. Jeżeli koszt jest 0, to wystawiacie kartę, daną kartę za 0. I wtedy ta karta od razu może wam wyprodukować surowiec. I wówczas bierzecie żetony skupienia i na przykład, jeżeli chcecie zagrać kartę o, nie wiem, koszcie 4, no to musi się położyć 4 żetony skupienia na różnych kartach. Pamiętając o tym, jaka jest maksymalna liczba surowców produkowanych przez daną kartę. Jeżeli wszystkie wasze karty produkują po jednym surowcu, no to kładziecie na 4 kartach po jednym żetonie skupienia. Oznacza to, że wyprodukowaliście te surowce, zapłaciliście i możecie tą kartę zagrać na wasze pole gry. Co jest tutaj bardzo ważne? Tutaj jest ważne to, że w przypadku kart, które na przykład dają wam 3, mogą wam dać 3 surowce, ale wy stwierdzicie, że nie chcecie zagrać 3 surowców, dlatego że potem w fazie odpoczynku możecie zdjąć tylko jeden, a chcecie zagrać 2 surowce, zabierzecie tylko 2 surowce, no to kładziecie na tej karcie powiedzmy 2 żetony skupienia. Tylko to, że ta karta może produkować 3, a wy wyprodukowaliście z niej 2, to nie oznacza, że w następnym ruchu możecie sobie doprodukować jeszcze jeden z tej karty i dołożyć jeden żeton skupienia. Nie, nie. Oznacza to, że nieważne ile żetonów skupienia położyliście, z ilu surowców skorzystaliście, ta karta jest wyczerpana. I dopóki na niej znajdą się jakiekolwiek żetony skupienia, nie możecie z tej karty już produkować surowców. Ok? To jest ważne, to jest bardzo przydatna informacja, do której miałem pewne wątpliwości, którą musiałem poznać i mieć pewność, że tak jest podczas gry. Uwaga! Po fazie wystawiania przechodzimy do moim skromnym zdaniem najciekawszej fazy tej gry, czyli fazy konfliktu. Faza konfliktu będzie oznaczała nic innego, jak to, że będziemy po prostu atakować karty celów drugiego gracza. Jak to robimy? W paru krokach. Po pierwsze, wskazujemy, który cel chcemy zaatakować. Możemy go sobie jakoś, nie wiem, wysunąć do przodu, żeby o tym pamiętać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Atakujący wybiera jednostki. Musi mieć jednostki zagrane. Właśnie, karty tutaj macie, słuchajcie, są... One są tutaj tak opisane w małymi literkami, czy karta jest jednostką, czy wydarzeniem, czy czym. I jednostki, jeżeli chcecie zaatakować, musicie mieć w grze jakieś jednostki. Teraz deklarujecie, które i ile jednostek jest takimi jednostkami nacierającymi. Wówczas, atakującymi. Robicie to w taki sposób, że po prostu je przesuwacie do przodu. Teraz gracz broniący się deklaruje, które z jego wystawionych jednostek są jednostkami broniącymi i również wysuwa je do przodu. Teraz tak. Kolejną rzeczą jest walka o przewagę. Kto w danym konflikcie będzie miał przewagę? Jak to robicie? Patrzycie na pozostałe karty, które macie na ręce i uwaga, od tej chwili przestajecie je traktować jako takie karty, którymi możemy zagrać, czyli nie patrzycie na koszt, nie patrzycie na opisy, nie patrzycie na rysunki, na nic, tylko patrzycie na jedną rzecz, na te symbole mocy. To są takie te małe kropeczki w lewym górnym rogu pod kosztem karty. I teraz co robicie? Wystawiacie je zakryte. Każdy gracz wystawia po jednej karcie. Następny gracz wystawia swoją. Potem wy znowu swoją. Potem znowu swoją i tak dalej, dopóki obaj nie spasujecie. Czyli tak, macie wystawione. Jeden może powiedzieć pas, drugi może dalej wystawić. Wtedy wy znowu musicie zdecydować, czy chcecie spasować, czy dalej wystawiać. I kończycie wystawianie kart w momencie, jeżeli oboje powiecie jeden po drugim pas.
wówczas co robicie? Odwracacie karty. I teraz tak, zanim przejdziecie do obliczenia wyniku, musicie zobaczyć, czy w któryś z tych wystawionych kart znajdują się takie karty losu. Karty losu to są takie karty, które są bardzo wyraźnie opisane. Przede wszystkim w prawym górnym rogu jest małymi literkami napisane los i pod spodem jest liczba. Ta liczba to jest taki priorytet. Oznacza to, że jeżeli macie po tym wystawianiu macie dwie albo więcej karty losu, rozpatrujecie je od karty z najmniejszą wartością priorytetu do najwyższej. Musicie je rozpatrzyć, zanim przejdziecie dalej do rozpatrywania walki o przewagę. Jak to zrobicie, to patrzycie na te symbole mocy. I teraz liczycie sobie, ile jest symboli mocy na kartach atakującego i ile jest symboli mocy na kartach obrońcy. Ten, który ma więcej, wygrywa. Jeżeli jest remis, to wygrywa obrońca. Teraz tak, o co w tym chodzi? Oznacza to, to zaraz będzie trochę więcej, oznacza to, że i tak będziecie razem jakby obaj atakować, tylko no, ten, który wygrał, będzie miał przewagę, która będzie się wiązała z różnymi tam bonusami i plusami. Zaraz zobaczcie, o co mi chodzi. Teraz uwaga, przeprowadzacie natarcia. Zaczyna ten, który wygrał walkę o przewagę. O co tutaj chodzi? Wszystkie jednostki, które zadeklarowaliście, czy jako atakujące, czy jako obrońców, muszą przeprowadzić natarcie. Nie możecie teraz rezygnować, nie wiecie co, ja tu nie chcę atakować. Nie, nie, nie. Musicie nimi zaatakować, musicie nimi natrzeć. Tak to niestety jest. Jak to wygląda? Tak jak mówiłem, zaczyna atakującym. No i teraz wybiera sobie jedną z jednostek, no i patrzy, jakie symbole się tutaj znajdują. Zaczyna atakującym, no tak, zaczyna ten, który wygrał przewagę, przepraszam. Jakie symbole się tutaj znajdują? Generalnie macie trzy takie symbole. Symbol takiego pistoletu oznacza zadanie obrażeń jednostce uczestniczącej w walce. Symbol takiej gwiazdy oznacza zadanie obrażeń karcie celu. Są jeszcze inne, które mają, już wam pokazuję, zresztą się teraz wyświetla na ekranie. Są takie symbole taktyczne, które oznacza, że możecie skupić dowolną jednostkę, nie tylko uczestniczącą w akcji, ale każdą. No i teraz patrzycie, ile symboli jakiego rodzaju jest na jednostce, którą właśnie chcecie przeprowadzić na tarcie. Przede wszystkim musicie ją oczywiście skupić, co oznacza, kładziecie na niej żeton skupienia. Jeżeli wcześniej została ona przez was przyłączona do mocy, przyłączenie do mocy będzie za chwilę, to musicie na niej położyć niestety dwa żetony skupienia. No jest to taki drobny minus. Patrzycie, ile symboli jakiego rodzaju jest na tej karcie. I to jest proste. Jeżeli są dwa symbole pistoletu, to zadajecie wybranej przez was jednostce dwa obrażenia. Jeżeli są dwa symbole gwiazdy, no to zadajecie dwa obrażenia wybranej przez was karcie celu, którą atakujecie. Jeżeli są dwa symbole taktyczne, no to kładziecie dwa żetony skupienia przez was wybrane. Możecie dwa położyć na jednej jednostce albo rozdzielić. I teraz tak, musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że niektóre tutaj te żetony, te symbole są tutaj podzielone na czarne i na białe. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że czarne symbole rozpatruje każdy gracz. Ten, który przegrał walkę o przewagę i ten, który wygrał walkę o przewagę. Natomiast białe symbole z białym tłem są rozpatrywane tylko przez tego, który wygrał walkę o przewagę. O tym mówiłem, dlaczego ta walka o przewagę jest fajna z tym wystawianiem kart. Bo w tym momencie taka karta może więcej szkód narobić w grze. No i teraz naprzemiennie. Karta, tak jak mówiłem, pierwsza jednostka tego gracza, który wygrał walkę o przewagę, zadaje wszystkie obrażenia, które może zadać, następnie drugi gracz i tak po kolei, aż wszystkie jednostki, które brały udział w walce, zostaną skupione i walka się skończy. No i tak jak mówiłem, w różnych przypadkach tutaj poprzez różne natarcia karty mogą dostać obrażenia. O co z tym chodzi? No tutaj w lewym dolnym rogu macie taki próg obrażeń, co oznacza, że jeżeli położycie na nim żetony obrażeń w liczbie równej albo przewyższającej tej liczbę, to ta jednostka, ta karta zostaje zniszczona. Jeżeli jest to jednostka, to po prostu ją kładziecie na stos kart odrzuconych. Jeżeli jest to jednostka przyłączona do mocy, to kartę jednostki kładziecie na stos kart odrzuconych, a kartę mocy przywracacie do zasobu waszych kart mocy. Jeżeli jest to karta celu i ten cel zostanie zniszczony,
to wówczas tą kartę celu wasz przeciwnik bierze i kładzie ją na swoim stosie zwycięstwa. Jak teraz tutaj, jaki to ma efekt? Gracz ciemnej strony mocy, jak położy sobie jedną kartę celu na swoim stosie zwycięstwa, od razu przesuwa gwiazdę śmierci o jedno pole w przód. Natomiast, jeżeli... to za chwilę powiem, jak dojdzie do 12, kaplica wygrał. Natomiast gracz jasnej strony mocy po prostu kładzie ją, zniszczoną kartę celu, na swoim stosie zwycięstwa. Jeżeli uzbiera 3 karty celu, od razu wygrywa grę. Proste, proste. Po tej jakże ekscytującej fazie konfliktu dochodzimy do ostatniej fazy, jaką jest faza mocy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Że w pierwszej turze, która jest turą gracza ciemnej strony mocy, to jest bardzo ważne, gracz ciemnej strony mocy nie przeprowadza fazy konfliktu. Nie. Tutaj nic nie robi, czyli od razu od fazy wystawiania przechodzi do fazy mocy. Pamiętajcie o tym. Czyli konflikty zaczynają się dopiero od drugiej tury, czyli pierwszej tury gracza jasnej strony mocy. Tak jak mówiłem, ostatnia faza, faza mocy. W tej fazie mocy co możecie zrobić? Możecie przyłączyć jednostki do mocy. Jak to robicie? Te jednostki, które znajdują się w grze, tą chcę przyłączyć. Bierzecie jedną kartę, o ile są dostępne, oczywiście kartę mocy, i kładziecie pod spód. Ona jest teraz przyłączona. Jedyne ograniczenie, które ja znalazłem w instrukcji, było takie, że nie było nic o skupieniu, o obrażeniach i tak dalej. Jedyne ograniczenie było takie, że nie możecie jej podwójnie przyłączyć. Czyli jeżeli już jest przyłączona do mocy przez kartę mocy, to już jej drugi raz nie możecie przyłączyć. No, ale to dla mnie było dosyć oczywiste. Co to daje? No, jeśli chodzi o utrudnienia, to daje, tak jak widzieliście przed chwilą, że podczas walki, żeby tę jednostkę skupić i przeprowadzić nią atak, to niestety musicie kłaść na niej 2 żetony skupienia, a nie 1. No, co jest potem utrudnione, jak jest faza dalej odpoczynku w następnej turze i potem ktoś was zaatakuje. No, trudno, tak bywa. To jest jedna rzecz, czyli przydzielamy karty mocy. Drugą rzeczą jest, że wówczas patrzycie i porównujecie wasze przydzielone karty mocy, przepraszam, karty przez was przydzielone do mocy i karty przez przeciwnika przydzielone do mocy. I znowu patrzycie na te symbole mocy, które znajdują się pod kosztem. I teraz tak, znowu zliczacie. I ten, kto ma większą liczbę symboli na kartach przyłączonych do mocy, ten jakby wygrywa walkę o przewagę i o równowagę, i równowaga mocy przechyla się na jego stronę. Czyli jeżeli przechyla się na stronę ciemnej strony mocy, to odwracamy żeton na ciemną stronę mocy do góry. Jeżeli przewaga przechyla się na jasną stronę mocy, to odwracamy ten żeton jasną stroną mocą do góry. Co będzie miało efekty podczas pierwszej fazy równowagi w kolejnej turze oczywiście. Jeżeli natomiast jest stremis, nic się nie dzieje, żeton leży tak jak leżał. To są wszystkie fazy. Słuchajcie, kiedy kto wygrywa? Gracz ciemnej strony mocy wygrywa wówczas, jeżeli graczowi jasnej strony mocy skończy się talia dowództwa, będzie chciał dobrać, a już nie będzie miał. Albo, jeżeli, tak jak mówiłem, tarcza gwiazdy śmierci obróci się na numer 12. Automatyczne zwycięstwo. Gracz jasnej strony mocy wygrywa natomiast, jeżeli graczowi ciemnej strony mocy skończy się talia i będzie chciał dobrać i już nie będzie mógł. Albo, jeżeli uzbiera 3 cele, czyli jeżeli zniszczy graczowi ciemnej strony mocy 3 karty celów. Słuchajcie, to tak naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że o niczym... Stój! Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Tak jak mówiłem, instrukcja jest bardzo jasno napisana, o niczym tam nie zapomnieli. Natomiast jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości i nie pomoże wam instrukcja, nie pomogą wam filmiki Galakty, powtarzam, adres jest w opisie pod filmikiem, no to wówczas śmiało, piszcie w komentarzach tutaj, na Facebooku czy na samym blogu. To już, no, ja tego pilnuję, wiadomo, zresztą zauważyliście, że w miarę regularnie, w miarę szybko staram się odpowiadać na różne pytania, różne komentarze. No i nie zostawię was z tym. To tyle. Jeszcze raz chciałem podziękować sklepowi aleplanszówki.pl za udostępnienie mi tej gry. Nie jestem w stanie wam powiedzieć teraz, co będzie w kolejnym odcinku, bo powiem szczerze, że nie wiem, ale myślę, że to się dowiem w ciągu najbliższych paru dni. I co? I oglądajcie dalej na YouTube. Czytajcie na blogu, śledźcie na Facebooku i Twitterze, a my dalej będziemy starać się robić fajne rzeczy dla was. Dzięki wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, cześć!
Witam, mam nadzieję, że się podobało. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do polubienia naszej strony na Facebooku www.facebook.com/igivefuck. Zapraszamy również, mamy konto na Twitterze, możecie nas tam śledzić, @igivefuck. No i oczywiście zapraszamy samego bloga www.igivefuck.pl. Do następnego razu.